Kanadzie rośnie za dużo zioła. Firmy muszą to utylizować. W polskich aptekach pojawią się dwie nowe odmiany, a policjanci z Kielc przejęli spore ilości zabronionych substancji. Zapraszam na garść zielonych newsów. Tweet. Na samym wstępie chciałbym zaznaczyć, że ten materiał zawiera treści informacyjne zgodne z polityką i zasadami platformy YouTube. Witam Was bardzo serdecznie, drodzy widzowie i czytelnicy portalu weedweek.pl. Bardzo się cieszę z odbioru poprzedniego odcinka. W związku z tym, pod tym również zostawcie łapkę w górę, dajcie suba i wciśnijcie ten dzwoneczek. Żeby materiał dotarł do jak największej ilości osób, zaczynamy zielone wiadomości. W Niemczech leczenie konopiami medycznymi zostało dopuszczone w 2017 roku. Od tamtej pory ten sektor w kraju naszych zachodnich sąsiadów rozwija się bardzo dobrze. Niemcy mają dostęp do coraz większej ilości odmian, a firmy farmaceutyczne inwestują ogromne pieniądze w rozwój tego rynku. Dzięki temu rozwija się również sektor różnego rodzaju badań i opinii na temat stosowania medycznej. Ostatnio organizacja NORM przedstawiła interesujące wyniki badania pod tytułem Perspektywy pacjentów na temat terapii kannabinoidami na receptę, które ukazało się w czasopiśmie Frontiers in Medicine. Niemieccy naukowcy zbadali doświadczenia pacjentów, którzy leczą się medyczną. W ankiecie wzięło udział 200 osób, większość z nich cierpiała na chroniczny ból, a ponad 2/3 uczestników badania spożywało kwiaty konopi indyjskich lub ekstrakty pochodzenia roślinnego. Wyniki tego krajowego badania sugerują, że większość ankietowanych pacjentów ambulatoryjnych leczonych kanabinoidami na receptę w Niemczech subiektywnie odczuwa korzyści zdrowotne i redukcję objawów związanych z tymi terapiami. Uczestnicy badania w większości przypadków byli zadowoleni z terapii konopiami i twierdzili, że medyczna jest bardziej skuteczna niż konwencjonalne leki. 90% pacjentów dzięki leczeniu wykazało o wiele bardziej pozytywne nastawienie do marihuany niż przed rozpoczęciem terapii. Ankietowani zgłosili zmniejszenie codziennego bólu oraz poprawę nastroju. Rzadziej odczuwali uczucie lęku i depresji. Cała publikacja dostępna jest we wcześniej wymienionym przeze mnie magazynie. Miejmy nadzieję, że wyniki takich badań będą pojawiały się coraz częściej, bo właśnie takie rzeczy przyczyniają się do rozwoju naszej branży. W 2022 roku i w pierwszej połowie 2023 roku licencjonowani producenci maryśki z Kanady musieli zutylizować grubo ponad 800 milionów gramów konopi indyjskich. Ile? Tak, jeżeli teraz przecierasz oczy ze zdumienia, to ja dokładnie tak samo zareagowałem, gdy pierwszy raz usłyszałem tą informację. Jest to ponad 800 ton konopi indyjskich. To ponad 24% więcej niż w całym roku 2020 i 2021. Według specjalistów z organizacji Health Canada te liczby uwzględniają jedynie wagę zutylizowanej, nieopakowanej marihuany. Oznacza to, że waga całkowita, licząc zapakowaną, może być jeszcze wyższa. Farrell Miller, ekspert i konsultant branżowy, podkreśla, że konopie, które trafiły do utylizacji, były stare i zawierały zbyt małą ilość THC. W miarę jak konsumenci będą coraz bardziej świadomi dat pakowania suszu konopi indyjskich, ten trend będzie się utrzymywał. Tak powiedział. Według statystyk, kanadyjski rynek konopny z końcem 2023 roku osiągnął szczyt niedopasowania podaży konopi indyjskich do popytu, a teraz przedsiębiorstwa będą próbowały doprowadzić do równowagi. Kanadyjczycy po prostu kupują zbyt mało masowych konopi, niż spodziewano się w 2018 roku podczas legalizacji. Eksperci zajmujący się tamtejszym rynkiem wyliczyli, że od czasu otwarcia rynku rekreacyjnego tamtejsze firmy musiały zutylizować już ponad 1670 ton nieopakowanego suszu i około 24 miliony zapakowanych produktów. Matko Bosko, co to się stanęło? Kanadyjski model biznesowy w sektorze uprawy konopi opierał się głównie na tworzeniu gigantycznych, masowych upraw, które w krótkim czasie miały nasycić tamtejszy rynek. Na początku rozwoju tamtejszej branży inwestorom nie zależało na osiągnięciu gigantycznej sprzedaży
sprzedaży, tylko na jak najszybszym rozbudowaniu hal uprawowych i stworzeniu wielkiego przemysłu. Teraz specjaliści określają to jako jeden z głównych błędów popełnionych podczas budowania tamtej branży. Kanadyjskie firmy nie skupiały się na jakości produktów oraz na tym, by klienci dostali tego, czego naprawdę szukali. Większość przedsiębiorstw stawiała na ilość, a nie na jakość, co finalnie doprowadziło do szybkiego przesycenia rynku. Teraz kanadyjscy miłośnicy trawki gustują w jakościowych kwiatkach, bo po prostu masowy susz im się znudził. Jest to proces, który obserwowaliśmy m.in. w branży piwnej. Browary rzemieślnicze z USA czy Kanady w ostatnich 10 latach zyskały bardzo dużą popularność. Klientom znudziły się browary mainstreamowe robiące masówkę. Dokładnie ten sam proces dotknął kanadyjską branżę konopną. Dodatkowo eksperci podkreślają, że w branży tworzy się coraz większy popyt na mocniejsze produkty. Klienci wymagają od suszu, żeby miał co najmniej 20-25% THC, przez co hurtownie nie chcą kupować produktów posiadających mniejsze stężenia. Patrząc na początek 2024 roku, możemy zaobserwować, że apteki zaczynają świecić pustkami. Jest coraz mniej medycznej maryśki, a pacjentów z miesiąca na miesiąc przybywa. W związku z tym udało nam się zdobyć informacje na temat planowanych dostaw przez firmę Tilray. Kanadyjski gigant zamierza wprowadzić do aptek dwie nowe odmiany medycznej, a także uzupełnić stok o dobrze znaną odmianę Headband. Nowymi strainami, które pierwszy raz wejdą do Polski pod marką Tilray, będzie Pink Cash i Rockstar. Teraz czas na krótką charakterystykę tych odmian. Kanadyjski gigant wprowadzi do Polski odmianę Pink Cash, która wcześniej pojawiła się już w ofercie firmy Aurora i S-Lab. Ta dostawa jest określana przez dystrybutorów jako susz jakości premium. Pink Cash od firmy Tilray będzie zawierał około 18% THC i około 1% CBD, a także przewagę takich terpenów jak Nerolidol, Cariofilen, Bisabolol, Humulen i Limonen. Jego aromat jest określany jako cytrusowy, sosnowy i ziemisty. Sam Pink Cash to hybryda z przewagą genów w typie indica. Jest to typowo usypiający, relaksujący strain. Ma silne działanie przeciwbólowe i świetnie zwalcza bezsenność, a także dobrze działa na problemy z apetytem. Teraz czas na Rockstar. Tilray wprowadza pod swoją marką do Polski także odmianę Rockstar. Jest to strain, który wcześniej do naszych aptek sprowadziła firma S-Lab. Susz będzie zawierał 18% THC i około 1% CBD. Występują w nim takie terpeny jak Nerolidol, Cariofilen, Bisabolol, Limonen czy Linalol. Jego aromat jest określany jako ziemisty, ziołowy, kwiatowy i trochę skunkowy. Rockstar to typowa indyka, ma ogromny potencjał terapeutyczny w walce z napięciem, stresem oraz lękiem. Przynosi ulgę w bólu, łagodzi stany zapalne. Pacjenci stosują tę odmianę również na migreny, nudności i poprawę apetytu. Nowości od firmy Tilray mają pojawić się w sprzedaży już pod koniec stycznia, także uderzajcie do aptek, a jeżeli chcecie sprawdzić więcej strainów dostępnych w polskich aptekach, to odwiedźcie też naszą zakładkę odmiany medycznej na portalu weedweek.pl. W ostatnią niedzielę kieleccy policjanci zatrzymali 32-letniego mieszkańca. To zatrzymanie było efektem żmudnej i wielotygodniowej pracy, przynajmniej tak określił to rzecznik. Nad tą sprawą pracowali funkcjonariusze z Wydziału Narkotykowego. Mężczyzna został zatrzymany na przedmieściach Kielc. Okazało się, że miał przy sobie około 6 kg maryśki. Tego nikt się nie spodziewał! Byli w totalnym szoku! No akurat wtedy go chwycili. Ale był to dopiero wierzchołek góry lodowej. Mundurowi od razu postanowili przeszukać jego dom. Na posesji podejrzanego policjanci przejęli około 70 kg różnych narkotyków. 32-latek posiadał 32 kg ziółka, 21 kg amfety, blisko 8 kg substancji psychotropowej 4-MC i blisko 1 kg haszu. Do nosa biorą, palą. Specjaliści wycenili zatrzymany towar na około 3 miliony złotych. Dodatkowo policjanci na poczet przyszłych kar zarekwirowali 16 tysięcy złotych. Mieszkaniec Kielc został zatrzymany i trafił do aresztu. Tam spędzi najbliższe 3 miesiące, a od prokuratora usłyszał zarzut posiadania i obrotu znaczną ilością narkotyków. Grozi mu nawet do 12 lat więzienia. Na dziś to tyle. Dzięki wielkie, że wpadliście obejrzeć ten materiał. Nie zapomnijcie, że wszystkie newsy na bieżąco możecie czytać na portalu weedweek.pl. Do następnego!